Witam serdecznie na kanale Między Seriami. Proszę Państwa, wracamy troszeczkę do naszych tradycji, do tego, co było mówione na początku, czyli do tematów trudnych, choć ten temat może trudny nie jest, aczkolwiek jest bardzo ciekawy, gdyż na swoim Instagramie gdzieś zauważyłem wysyp osób, zresztą też niektórych moich znajomych, wożących się drogimi samochodami, pokazujących dzienny zarobek, a mianowicie chodzi nam o kryptowaluty. A z nami Marek Tomaszewski. Jak się mogę przedstawić? Specjalista nie bardzo. Praktyk, osoba, która zajmuje się rynkiem. Myślę, że tak jest najbardziej realnie. Słuchaj, powiedz mi w ogóle, skąd to są kryptowaluty, skąd się wzięły? Wiesz co, na samym początku trzeba wrócić do genezy. Geneza jest taka, że kryptowaluty powstały w 2008 roku, światło ujrzały w 2009. Tak naprawdę za sprawą Satoshi'ego Nakamoto i nie wiadomo, czy to jest jedna osoba, czy grupa osób. To są informacje ogólnodostępne w internecie, więc to każdy może sobie przeczytać. Kryptowaluty tak naprawdę zostały stworzone w odpowiedzi na kryzys w Ameryce, który był na 2008-2009. W oparciu o to wszystko, co się wtedy działo z gospodarką, z ekonomią, powstały kryptowaluty, które miały za zadanie tak jakby dać ludziom wolność, anonimowość i transparentność przede wszystkim, żeby nie było jednego organu, tak jak na przykład masz bank czy polityków, którzy zarządzają przelewami, idziesz do banku, spowiadasz się, dajesz dowód, numer buta i tak dalej. Kryptowaluty miały dać ludziom wolność i taką ostoję, no nie? I to jest, wiesz, moim skromnym zdaniem to jest przyszłość. Słuchaj, ale no też, tak jak powiedziałeś, wolność, dał nam wolność kryptowaluty, ale też z tego co wiemy w Darknecie można było za to kupić różne rzeczy, od narkotyków, po broń, a nawet poprzez handel ludźmi. Wiesz co, no historia, takie informacje krążą, może to są plotki, może nie, w każdej plotce zapewne jest ziarnko prawdy. Natomiast tak, na samym początku kryptowaluty były w ogóle, można było je wygrać w grach komputerowych typu Metin czy jakieś tam jeszcze inne gry, ja nie wiem, w to nie grałem. Natomiast na początku, jak Bitcoin był praktycznie nic nie warty, bo za $1 można było kupić ponad 1100 Bitcoinów. To zobacz, tak? I ludzie grali gdzieś tam za miecze, płacili w grach komputerowych jakieś takie zatarcze, wiesz, za ekwipunek, tego typu rzeczy. Później faktycznie te bitcoiny były wykorzystywane w darknecie, z tego co czytałem, z tego co się dowiadywałem, w różnych celach, ze względu na anonimowość, czyli ty jesteś adresem portfela, ja jestem adresem portfela, ty robisz przelew do mnie, nikt nie wie, że to Konrad zrobił przelew do Marka. No i w taki sposób właśnie można było robić transakcje. No i później wraz z biegiem czasu informacje tak jakby odnośnie krypto obiegała świat, ludzie zaczęli w to inwestować. No i z uwagi na to, że Bitcoin sam w sobie jest deflacyjny, bo będzie go 21 milionów sztuk i koniec, kropka, nie da się go dodrukować tak jak dolarów w Ameryce, wiesz, jak jest inflacja, no to cena zaczęła rosnąć, tak? Wchodzi kapitał, czegoś jest ograniczona ilość, więc normalne, że cena rośnie. No ale słuchaj, na historii w szkole uczono mnie, że za każdym banknotem pokrycie jest w złocie. A co jest? Ale gdzie? No, powinno tak być. No powinno tak być, ale tak nie jest. Zobacz, przecież na dolarach amerykańskich miałeś kiedyś napisane, że każdy dolar ma pokrycie, tak? W rezerwie narodowej. Teraz tego nie ma. Teraz już tego nie ma. Pieniądz jest wartość umowna. Kiedyś można było handlować, wiesz, jak ludzie kiedyś handlowali, nawet teraz jeszcze w Egipcie, jak jedziesz na wakacje, lecisz, no to może się śmieją, że o, dawaj dziewczynę, sprzedaj mi za wielbłąda, nie? Oczywiście tam w cudzysłów, tak? To jest wartość umowna. Okay. Banknot jest nic nie warty, to jest wartość umowna. To, że ja ci dam na przykład banknot 100 zł, to my między sobą się umówiliśmy, że on jest wart 100 zł. I za to możesz kupić teraz, no w sumie już nie za dużo, no bo inflacja jest... No właśnie, a jak jest pokrycie w kryptowalucie? Co stoi za kryptowalutą? Pokrycie, a co stoi za kryptowalutą, to też są dwa różne pojęcia. Dlatego, że kryptowaluty same w sobie w większości przypadków, przynajmniej te realne, te, które mają jakąś wartość, to są ludzie, to są normalne firmy. I tak jak masz na przykład giełdę, tradycyjną giełdę, i masz akcje jakiejś spółki, tak samo masz kryptowalutę, na przykład Ethereum, tak? To jest Vitalik, który stworzył całe Ethereum, cały ekosystem ERC-20, cały blockchain, na którym możesz pisać, cały język programowania, na którym możesz pisać aplikacje, które później na tym blockchainie mogą dostarczać jakieś usługi, jakieś rzeczy, różne rzeczy po prostu, tak? Wiesz, jeżeli chodzi o normalne życie, przykładowo robią... To jeszcze było, na ostatniej hoście był taki trend, że robili takie zamknięte ekosystemy, zamknięte miasta, gdzie możesz na przykład wypożyczać samochody przy użyciu kryptowalut. Czyli podchodzisz sobie do samochodu, robisz przelew ze swojego portfela na QR kod, który masz na samochodzie i samochód się otwiera i sam się odpala, bo ty zrobiłeś przelew i za niego zapłaciłeś. Tak, więc możesz robić smart kontrakty, dostarcza akurat samo Ethereum w sobie, no to jest
pionier rynku, można śmiało tak powiedzieć, i mało co będzie w stanie mu zaszkodzić, szczególnie teraz po ostatnich sytuacjach, które się wydarzyły po tych mergach i tak dalej na Ethereum. Natomiast samo pokrycie w kryptowalutach jest umowne. Mhm. Tak? Jest dana wartość, jest dana ilość aktywa, jest kapitał, który w to aktywo wejdzie, wszedł, tak? Okay. W przypadku Bitcoina masz kapitalizację, no i kapitał podzielony na ilość coinów w obiegu równa się aktualna cena Bitcoina. Tak? Czy w przypadku Ethereum, odwrotnie, tak? Słuchaj, tak jak powiedziałem to na samym początku, w moim wstępie. Ten odcinek wymyśliłem podczas przeglądania relacji na Instagramie. Kurczę, któraś z kolei relacja, spotkałem takiego mojego znajomego, którego widuję na co dzień. Wiem, jaki ma mniej więcej status materialny, wiem, jakim jeździ samochodem, a nagle Mustang, jakiś wiem, że jest wypożyczalni, pokazywanie jakichś basenów, hotel, jakichś zagranicznych wyjazdów sprzed kilku lat i pokazywanie to, że to się dzieje w teraźniejszości i pokazywanie tych dziennych zarobków. Powiedz mi, jak odróżnić oszusta od nieoszusta? Od osoby, która faktycznie zarabia na rynku. Faktycznie, która zarabia na rynku. Wiesz co, to wszystko jest kwestia bardzo indywidualna, jak do tego podejdziesz. No bo jest taka jedna bardzo znana osoba w Polsce, która uważa, że jeżeli zarabiasz pieniądze na rynku, no to nie zajmujesz się szkoleniami, bo po co męczyć się z ludźmi, w cudzysłów, za przeproszeniem, jeżeli możesz zarabiać na rynku, tak? Mhm. To jest gościu, który jest bardzo znany i faktycznie w tym jest ziarenko prawdy. Ma to sens, jakby się ku temu zastanowić, tak? Jakby się temu przyjrzeć. Z drugiej strony, jeżeli masz jakąś wiedzę, która pozwala ci zarabiać na tym rynku pieniądze, to dlaczego się nim nie podzielić z ludźmi, nie zrobić sobie dodatkowego źródła dochodu? Bo giełda, no okej, no to jest giełda. Tutaj ryzyko jest 110%, ja to zawsze podkreślam wszędzie. Mhm. Ja sam też robię szkolenia, sam też mam swoją grupę, którą prowadzę, tak? Gdzie współpracuję z różnymi analitykami odnośnie rynku i traderami, gdzie dzielimy się tym, co my robimy na swoich portfelach, na swoich walletach. Natomiast są dwie, tak jakby medal ma dwie strony, kij ma dwa końce. Załóżmy, jest wysyp grup kryptosygnałowych, czy edukacyjnych, czy sygnałowych. Przepraszam, czy przerwę. Muszę kochani widzowie przerywać, bo inaczej to będzie monolog, a chciałbym się, wiesz, dopytywać się, bo to jest dla mnie bardzo ciekawy temat. No i słuchaj, po co są w ogóle te grupy? Co ma na celu utworzenie takiej grupy od początku? To zależy, jakie kto ma intencje, no bo to wszystko jest intencja twórcy, tak? Mhm. W moim przypadku jest to po to, żeby dać ludziom możliwość dołączenia, poprzez dołączenie do takiej grupy, dać im możliwość zmiany myślenia. W Polsce edukacja na temat finansów jest całkowicie zerowa, ona jest zacofana maksymalnie, nie? To w porównaniu do Niemiec czy do Ameryki, to jesteśmy bardzo, bardzo daleko w tyle. I case jest taki, że dołączając do takiej grupy, tak naprawdę moim głównym celem jest to, zresztą tak jak sama nazwa mówi, FIRE, tak? Czyli Financial Independent Retire Early, czyli wczesna emerytura i wolność finansowa. Mhm. Dać ludziom tą możliwość, że przykładowo osoba, która wchodzi w rynek, załóżmy ty, Konrad, tak? Chciałbyś teraz zająć się rynkiem kryptowalut i chciałbyś sobie, nie wiem, tam, no chciałbyś czegoś się dowiedzieć i w przyszłości móc na tym rynku samodzielnie się poruszać. Bez powodu cię to nie zaprosiłem. To jest proces. To jest proces. Tak samo jak idziesz na siłownię, nie od razu maksy ciśniesz, tak? Na klatę. To jest normalna sprawa, więc masz jakiś proces. Każdy ma indywidualną drogę, bo wszystko zależy od tego, jak kto kuma rynek, jak kto poczuje rynek, bo to trzeba po prostu poczuć. Analiza techniczna, fundamentalna to jest jedno, ale trzeba poczuć rytm rynku, nie? Trzeba, tak jak w Wilku z Wall Street było, poczuć bicie tego rynku, nie? Bicie serca rynku. Więc case jest taki, żeby tą drogę na przykład, która u mnie trwała 4 lata, zanim zacząłem zarabiać z tego rynku stabilnie, skrócić do pół roku, do roku, dzięki takiej grupie. Ale sam zamysł grupy, żeby dołączyć tylko po to, żeby kopiować sygnały, moim zdaniem kompletnie nie wypał. Natomiast na to wiele osób się nabiera. Dlaczego? Dlatego, że chcą łatwych pieniędzy, chcą łatwego zysku, tak? To dobra, no to ja mu zapłacę $200-500 miesięcznie za dostęp do grupy, będę miał to kompletnie w dupie, nie będę się niczym edukował, w ogóle wszystko jolo, tak? No bo chuj tam, wiesz, klikam, to se klikam, ktoś daje na gotowca, nie? A później nie wejdzie, o, to on jest chujowy, nie? No nie, absolutnie nie, po prostu nie masz żadnej świadomości na temat rynku, dlatego możesz tak uważać, nie? Natomiast z drugiej strony, a propos wracając jeszcze do odpowiedzi na to wcześniejsze pytanie, jest wiele osób, które poprzez właśnie taki marketing, czyli o, to moje samochody, Mustangi, wypożyczalnia, wiesz, tak, no wiadomo. Przepraszam, ale to jest tak cholernie teraz częste, że to jest nieporozumienie. I dlaczego? Przejdziemy do konkretów. Zobacz, masz Instagrama, masz jakieś zasięgi, powiedzmy normalny człowiek ma na Instagramie 700, 1000, 1500 osób, tak?
poprzez pokazywanie takiego lifestyle'u, bo w taki sposób się no, pokazuje, że masz, że cię stać. No tak. Kurwa, jestem gość, bo mnie stać, wiesz o co chodzi. No to ludzie się pytają, ty, co ty robisz? Co ty robisz, że ty masz? No bo ja co, też chcę. Ja chłopa widuję na ulicy, jak jeździ Sejczętem, on nagle wyskakuje mi z... Zapomniałem, jak to marka samochodu jego. Mustang? Mustang, tak. Mustang. Widzę, że on w Mustangu zdjęcia wstawia, wiesz, to jest kurde... To jak w dobrej piosence, jak Kali rapował, tak? W teledysku Aventador i Ferrari, a na co dzień zapierdalasz tramwajami. No właśnie, no ale wiesz, to akurat to ma coś na celu, tak? Tak, no oczywiście. I do tego właśnie dążę, nie? Że zobacz, masz taką grupę, załóżmy, dostęp do grupy kosztuje $200, przykładowo. Mhm. I za polecanie tej grupy ty masz na przykład 30%. Aha. Czyli masz $60 za zapisanie kogoś do grupy. Masz takich osób 100, one co miesiąc opłacają pakiet, żeby być w grupie, tak? $60 razy 100, $6000. Co miesiąc $6000, no zajebista wypłata. Pewnie. Wszystko w krypto. Wiesz o co chodzi? Jeszcze jeżeli działasz w taki sposób, w jaki no działasz, czyli sam nie masz wyników, tylko pokazujesz, że to niby są twoje wyniki, no moim zdaniem nieetyczne, wiesz. Równie dobrze można byłoby, bo ja też tak zaczynałem, też, ja też robię marketing, jeżeli chodzi o grupy krypto, tak? Mhm. Ale jeżeli coś nie jest moim wynikiem, to mówię, że to są wyniki ludzi z mojej grupy. Ale ja tego nie gram, ja nie muszę wszystkiego grać, tak? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, to jeszcze, wiesz, to teraz to, no, może jest faktycznie wysyp. Ten rynek też jest bardzo mały, zresztą jak każda branża, nie? Jest bardzo hermetyczny, jest, kurwa, zepsuty. W Polsce ten rynek jest po prostu zepsuty, cholernie zepsuty. Ludzie są niemili, nieuprzejmi. No właśnie, to jest jedno z kolejnych moich pytań. Zauważyłem też, że ci ludzie są maksymalnie podzieleni. No i nie wiem, czy to mnie za mocne słowo, no ale hejtują się nawzajem gdzieś. Bardzo mocno. I to widać. Bardzo mocno. To, tak, wiesz, ja się totalnie na tym nie znam. Mogę zadawać też głupie pytania, po prostu mnie to interesuje. Nie, wiesz, nie starałem się czytać o tym i tak dalej, żeby po prostu zapytać ciebie o to, co naprawdę mnie interesuje. Słuchaj, fakty są takie, że hejt wynika z tego, że to jest... Myślałem o tym, jak tutaj jechałem, wiesz, to jest synergia. To jest synergia bycia Polakiem i zepsutego rynku. I jak sam rynek w sobie jest zepsuty, hermetyczny, nie? Więc jak do tego rynku, chociaż też tak generalizować, nie chciałbym nikogo urazić, bo jest cała masa naprawdę zajebistych osób, wiesz, my się, w większości te osoby się znają, trzymają razem, wiesz, tam i jest naprawdę spoko, ale powiem Ci szczerze, mam takiego mojego serdecznego znajomego, nie, absolutnie nie chciałbym tutaj wymieniać, wiesz, z imienia, z nazwiska, czy cokolwiek tego, z tego typu. Natomiast gościu jest, no, w czołówce, jeżeli chodzi o Forex w Polsce. Bezapelacyjnie w czołówce jest top traderem, który za ostatnie 5-6 lat średnim wynikiem rocznym może pochwalić się 150-200%. To jest bardzo, ale to bardzo dobry wynik. Ok, podług krypto, gdzie mogłeś w 2020 roku w marcu kupić Ethereum po 80, po $100, a oddać na górce za 4,5 tysiąca, no to jest mały zwrot z inwestycji, ale stabilnie na Forexie 150-200% rocznie. Pokaż mi, który biznes tyle płaci, nie? To jest naprawdę super wynik i ludzie go jadą od kurew, od szmat. Dlaczego? Dlatego, że nie potrafią zrobić tego, co on. Wiesz, o co chodzi? Mhm. Więc to jest... Ile razy zdarzyło się, że do mnie ktoś pisze, o ty jebany oszuście i tak dalej. Ja mówię, ale ja cię oszukałem, człowiek, ja pieniędzy od ciebie żadnych nie wziąłem za nic, nie do obrotu ani nic. Nie robię takich rzeczy po prostu. Wiesz, o co chodzi? Więc ludzie są zepsuci. Wynika to głównie z tego, że ten rynek... No, może tobie się udaje, a im nie. To jest może pierwsza kwestia. Druga kwestia może tego typu, że po prostu jesteśmy Polakami. I mamy w naturze, wiesz, zamiast narzekanie. Wesprzeć, to narzekać, cisnąć, bo łatwiej jest komuś wytknąć. Po trzecie, internet, wydaje ci się, że jesteś anonimowy, nie? Wiesz, wpiszesz sobie jakiś nick, nie wiem, Bamboszek 116, siedzisz w pantofelkach, walisz konia przed komputerem, a temu pojadę. Teraz, kurwa, bym na pletek dopiero zaczął schodzić. To jestem podniecony, wiesz, o co chodzi. No to jest tego typu rzecz, no to jest w ogóle... Moim zdaniem gdzieś tam też się trochę interesuje rozwojem osobistym, im więcej hejtu, tym wiesz, że idziesz po prostu w dobrą stronę, nie? A propos tej właśnie anonimowości. Kryptowaluty, tak jak mówisz, plusem jest to, że jesteś anonimowy, nikt nie wie, kto przelał komu, ile. Tak jak sam wspomniałeś o tym. Wspomniałem, że tak było wcześniej. No właśnie, a moje pytanie jest takie, że nie boisz się, że po prostu... Czy w ogóle jest taka możliwość, że jednak wszystkie te kraje się zgadają ze sobą i przestaną to akceptować? No bo dla nich to też jest jednak, wiesz, no, omijanie podatku. Wiesz co, omijanie podatku to jest kwestia w ogóle drugorzędna. Co do kwestii tego, że zmówią się kraje ze sobą i co zrobią, i co stwierdzą. Nie wiem, że zamknął jakoś ten rynek w jakiś sposób. No to trzeba byłoby się zastanowić, jak to zrobić. No bo jeżeli mieliby wyłączać wszystkie nody, na przykład na blockchainie Bitcoina, no to moim zdaniem jest to awykonalne, dlatego że można taką sieć Bitcoina sobie ściągnąć na swój komputer i nawet sprawdzam, jak to jechałem, jest ponad 17 tysięcy nodów na tę chwilę postawionych, czyli takich źródeł, tak jakby takich 17 tysięcy serc Bitcoina, o może tak bym to nazwał, nie? Tak, żeby to łopatologicznie zrozumieć.
i ciężko będzie wyłączyć to. Trzeba byłoby wyłączyć całkowicie internet, ale wyłączysz internet, Elon Musk wysłał już na Starlinka blockchain Bitcoina z nodami, więc mając internet satelitarny już masz dostęp do krypto, tak? Mogliby zdelegalizować kryptowaluty. No właśnie. Ale teraz pytanie, czy jest sens to delegalizować, skoro ludzie na tym robią dobrą forsę, czy nie lepiej to po prostu opodatkować? I to jest właśnie moje drugie pytanie. Jak to jest opodatkowywane? W Polsce 19%. Tak. Jako osoba prywatna, 19% od zysku raz na koniec roku w picie odprowadzasz od zysku, który wygenerujesz. Mhm. No dobra, powiedz mi, to czyli tak, wpłacasz teraz, załóżmy sobie te 5000 dolarów i już ci z tego jakieś prowizje spadają, czy po prostu te 5000 dolarów to całkowicie się rozkłada na twoje kryptowaluty? No to zależy, co zrobisz z tym pieniędzmi, bo wiesz, wpłacić na rynek to każdy głupi umie. Ale teraz pytanie, w jaki sposób ty chcesz w ogóle zarabiać na tym rynku, tak? Bo możliwości jest... No właśnie, jakie ma możliwości zarabiania? Możliwości zarabiania jest... Bardzo dużo jest tak naprawdę, no cholernie dużo i co chwilę pojawiają się jakieś nowe, bo co chwilę wchodzą jakieś trendy, wiesz co chodzi. Na przykład takie najbardziej podstawowe, no to możesz zająć się rynkiem futures, czyli grać, spekulować na wzrost albo na spadki, tak? I to się dzieli na granie typowo day tradingowe, czyli to czym ja się zajmuję, siedzisz codziennie przy wykresie, zagrywasz krótkie pozycje, takie, że robisz 2, 3, 4 zagrywki, czasami jedną w ciągu dnia i masz z tego zysk albo stratę, tak? No bo... Zero-jedynkowo. No tak. Nie? Albo zysk, albo strata. Tutaj nie ma, wiesz, ja mówię, że na giełdzie nie stracić to już jest dobrze. O, to już jest wygrać. Tak jakby, no nie? I teraz case jest tego typu. No to możesz grać na futuresie, czyli spekulować wzrosty, spadki. Możesz swingować, czyli na przykład rysujesz sobie jakieś ważne poziomy, widzisz, że tam niecałe 70 tysięcy to było high ATH na Bitcoinie. Zeszliśmy w okolice 15-300, ok, teraz podeszliśmy po 30 tysięcy i na przykład z tych 30 tysięcy możesz zagrywać na spadki. Tak? Pod wybicie low przykładowo, albo pod zejście na 25K, czyli dłuższe ruchy, ale to też jest dźwignia. Druga opcja to jest spot, czyli inwestowanie typowo mid-termowe, long-termowe, short-termowe, to już nieważne jak to chce inwestować. Natomiast możesz po prostu kupić dane aktywo i je trzymać. Czyli na przykład jabłka. Kupujesz jabłka, jabłka rosną na wartości, no to sprzedajesz z zyskiem, ale masz je fizycznie. Tylko tutaj ciężko jest powiedzieć o tym, żebyś miał krypto fizycznie, po prostu masz je na swoim ledgerze, bo to jest produkt wirtualny, to jest pieniądz cyfrowy, tak? Ale masz je no, fizycznie u siebie na wallecie, tak? Na ledgerze. Trzecia opcja, masz, wiesz, kopanie kryptowalut, później masz stake'owanie, alokacje, później NFT, wszystkie trendy, więc możliwości jest od groma. Taką najbardziej popularną, którą ludzie stosują, no to jest jednak kupowanie na spocie, nawet albo w perspektywie DCA, czyli dollar cost averaging, czyli uśrednia nie ceny, czyli przykładowo zarabiam 10 tysięcy złotych miesięcznie, zostaje mi 3 tysiące, to 1000 zł co ostatni piątek miesiąca wrzucam w Bitcoina i w Ethereum przykładowo, tak? Okay. Zakładamy, że to hipotetycznie. I na przykład przez 10 lat tak robię, za 10 lat wow, mam zysk albo strata, nie? Emerytura jest. Tak. Spot, można, wiesz, można skupować projekty pod dane trendy na rynku. Tak, tak jak na przykład teraz kupowaliśmy u nas w grupie INJ-a i po 2,5 dolara i po 9 dolarów go oddawaliśmy. Nie? 80% zabezpieczaliśmy pozycję. Więc możesz grać krótkie ruchy, możesz grać średnie ruchy, możesz grać długie ruchy. Przepraszam, że jeszcze przerwę. To, że wstępujesz do tej grupy, czyli tak, masz jakąś opłatę wstępną. Jaka to jest wysokość? 200 dolarów. I to tak każdy twórca działa, czy... Każdy indywidualnie sobie ustala, ile chce brać za dostęp do grupy, tak? Okay. Ja uważam, że w moim przypadku jest to wycenione bardzo rzetelnie i bardzo realnie. Nie jest to przerost formy nad treścią, bo po pierwsze, primo, mamy dostęp do futuresów, czyli to jest jedna metoda zarabiania na rynku. Druga metoda to jest spot, gdzie tam, no, to co się tam dzieje, to jest kosmos, bo to, co kryptowaluty są w stanie zrobić w okresie hossy, to jest coś po prostu nie do opisania. Jakbym ci powiedział przykładowo, że można zrobić na portfelu razy 100, o to byś stwierdził, że gościu chyba jest pierdolnięty jakiś, nie? Natomiast faktycznie jest to realne, że tak jest zawsze absolutnie nie. Ale są takie strzały, że niektóre krypto tak robią, zobacz Solanę, z niespełna dolara na 260 dolarów. Zobacz, ty nazwy nic nie mówił, to ci tak od razu jeszcze powiem. Takie kryptowaluty, aha, tak? Była taka kryptowaluta Solana, która z 1 dolara tam na ponad 260 wystrzeliła, tak? Oczywiście przez jakiś okres czasu. Luna przykładowo, która zresztą upadek jej zapoczątkował całą bestię na rynku krypto. Też z niecałego dolara na 100, na 120 czy na 130 dolarów, nie? Zobacz samego Bitcoina. Czyli jak ktoś ma tych 10 tysięcy dolarów w tej Lunie, no to już jest ładnie. No tak, tylko też nie sztuką jest mieć te pieniądze i cały czas łudzić się, że ona jeszcze urośnie, bo cyferki na portfelu są tylko cyferki na portfelu. Wiesz, kwestia tego, kiedy zaksięgujesz zysk, bo to są twoje pieniądze, dopiero jak ty wyjmiesz tą forsę z pozycji, sprzedasz to, żebyś ty to mógł sprzedać, ktoś to musi odkupić, no bo grasz na giełdzie, tak jak na rynku, jak chcesz sprzedać jabłka, ktoś musi je od ciebie odkupić, tak? I dopiero jak to się ono wypłacisz do siebie na konto,
i pójdziesz do banku, wybierzesz i będziesz miał w ręku fizycznie, to są twoje zarobione pieniądze. Słuchaj, a powiedz, czy zdarzało się jakieś ataki hakerskie na przykład, że zdarzyło ci się, że coś znikło z tego konta? Mi osobiście nie, natomiast no, sporo osób znam, którym poznikały pieniądze. W jaki sposób to się odbywa? Nie mam pojęcia, bo nie jestem hakerem, natomiast jedna osoba miała na największej światowej giełdzie, wyobraź sobie, tam miała środki, to było no, grubo forsy, na dzień dzisiejszy wtedy to było trochę mniej, bo Bitcoin był tańszy, ale ponad 100 bitcoinów. To wyobraź sobie w piku, jak Bitcoin był po niecałe 70 tysięcy dolarów, ile to było pieniędzy, masakra. Nie? No tam było 106 albo 110 bitcoinów i ten, nie mógł się zalogować. No i pisze do supportu, o co chodzi. Zablokowali mu konto, bo napisali, że były ataki hakerskie i konto już nie odzyskał do dzisiaj, nie? No pieniądze, ale słuchaj, no dobra, no, ale w piach. To nie ma czegoś takiego, że możesz gdzieś tam się jeszcze o to upomnieć, że coś odzyskać. No taka giełda ma na przykład 8 spółek, które są ze sobą ściśle powiązane na wyspach Marszala gdzieś w Dubaju, nawet nie wiesz do kogo pisać. Czyli to też takie kurcze jest do końca bezpieczne? Nie. To dziwne, że to otwarcie o tym mówisz. Zajmujesz się tymi szkoleniami. Ja bym przekonany, że przyjdziesz tutaj i będziesz mnie przekonywał właśnie do tych kryptowalut. Absolutnie. A ty jednak nie. Masz taki stosunek gdzieś. Ja mam stosunek bardzo zrównoważony, dlatego że jest wystarczająco dużo najlepszych na świecie guru traderów, no ekspertów i nie wiadomo jakich znawców rynku. Zresztą mamy w naszym kraju najlepszego polskiego analityka i już to miejsce zostawię jemu. Nie, absolutnie nie chcę wchodzić tutaj w kompetencje. Natomiast no, otwarcie trzeba powiedzieć o tym, że okej, z jednej strony są takie możliwości, żeby robić zajebiste wyniki i dniówki, zależy od kapitału, tak? No ale dziennie po te 2, 5, 10% depozytu to jest realne, tak? Mhm. Ale dziennie minus 100% depozytu też jest realne. Wiesz o co chodzi? Mhm. Ryzyko jest zajebiście duże, no to jest giełda. Tutaj najważniejszy jest twój czosnek, tak? Twoja głowa, twój baniak. Inteligencja emocjonalna, twoje podejście do emocji, to jak ty sobie radzisz z pozycją, jak ją prowadzisz, kiedy księgujesz zysk, jaki masz plan na zagrywkę, to są kurwa najważniejsze rzeczy na rynku. Mhm. To, że ja ci powiem, Konrad, no przykładowo, dobra, mam jakiegoś insajda, mówię tak, słuchaj, to nie jest porada inwestycyjna, ale jeżeli chcesz, masz parę złotych wolne, wrzuć sobie w tą kryptowalutę. No i co? I urośnie 10%, będziesz dzwonił, czy już sprzedać? Wiesz, o co chodzi? Trzeba wiedzieć, jak prowadzić pozycję, jak wyjść z pozycji. To są zajebiście ważne rzeczy, o których nikt kurwa nie mówi. Dlaczego? No, no dlaczego? No bo łatwiej jest sprzedać komuś dostęp do grupy, niż zarobić na rynku. Proste. Czyli tych, że tak powiem, oszustów, naciągaczy jest większość. Jak wszędzie, tak? Dyplomatycznie odpowiadasz strasznie. Czy oszustów, nie wiem czy oszustów, czy nie oszustów, bo... Może naciągaczy będzie lepiej. Marketingowców, o tak bym ich nazwał. No. Naciągaczy, wiesz, no to zależy wszystko. No, jeżeli ktoś na przykład proponuje mi zajebisty biznes, żebym sobie wrzucił tam parę tysięcy dolarów w magiczne zwierzątka i będę miał Tamagotchi kurwa XXI wieku na moim iPhone'ie teraz, bo kiedyś, nie wiem czy ty pamiętasz, ale była taka zabawka Tamagotchi. No nie wiem czy wiesz, ja mam sporo lat już na karku, niektórzy twierdzą, że nie jedną epokę już przeżyłem, więc że nie pamiętam tego. Bo byłem dzieckiem, ale słyszałem, to takie zwierzątko tam karmiłeś, tak, i tak dalej, tak. Nie? No to teraz też japoński wynomak. Bardzo, bardzo głośno było o takiej aplikacji, która właśnie... NFT chyba, tak? Tak, NFT-ki, tak, powiązane z NFT-kami, natomiast to był taki trend play to earn. Dużo influencerów gdzieś to też reklamowało, tak, u siebie, nie? Tak, no i czemu teraz tego nie reklamują? Znikło bardzo szybko. No bo się wyjebała firma. Ale wszyscy dali znać, że oni swoim ludziom powiedzieli, że trzeba wychodzić, bo jest koniec projektu. No kurwa, ja znam ludzi, którym nie powiedzieli, no i co teraz? I wiesz, i będzie, może być z tego smród, tak? Po co robić coś takiego? No mordę, masz jedną reputację, masz jedną, po co robić sobie takie koło pióra, nie? Fajnie było oczywiście, wiesz, zapisać kilka tysięcy osób, jak jesteś, wiesz, dużym influencerem, zapiszesz kilka tysięcy osób, zarabiasz po 700, po 1000, po 2000 dolarów dziennie. No to już są duże pieniądze. I ja to widziałem na story, nie? Ludzie to wstawiali, pokazywali, no to powiem ci szczerze, no mnie też to zainteresowało. Ale jak przyszedłem na Zooma i to ja na tego Zooma dostałem insight po prostu, no jestem, no z racji tego, że jestem w rynku, jestem w różnych grupach, tak? I dostałem informację, że taki projekt wchodzi do Polski, że będzie startował. Przyszedłem na tego Zooma, zobaczyłem, kto tego Zooma robi. Ja z tego Zooma wyszedłem, mówię, nieważne co to jest gówno. Czyli przewidziałeś upadek tego? Nie trzeba być geniuszem, żeby przewidzieć upadek takiego gówna, bo to jest coś, co jest niewypłacalne. To jest piramida finansowa. Tam nie ma namacalnego produktu. Wiesz, co chodzi? Czyli tak jak się pytałem, czy co za tą kryptowalutą stoi, to za tą kryptowalutą nie stało nic.
za tą kryptowalutą też stali ludzie, bo ona sama się nie stworzyła, tylko za tą kryptowalutą stali ludzie, którzy nie mieli dobrych intencji, albo może mieli dobre intencje, ale coś się po drodze zesrało. Tak też może być. Wiesz, nie mogę zakładać z góry, że to od samego początku było przewidziane na wyjebanie ludzi, tak? Chociaż, jak to mawia słynny YouTube'owy klasyk, nie wiem, ale się domyślam. Tak, więc nie wiem, ale się domyślam, natomiast nie chcę z góry też oczerniać, bo może faktycznie ich intencje były zupełnie inne i nie jestem od oceniania. Mhm. Czyli słuchaj, jeżeli tak by ktoś chciał, na przykład tak jak ja, zacząć od początku bawić się w krypto, co należy zrobić? Jakieś na pewno szkolenie gdzieś podjąć, nie? Czyli szkolić się już bezpośrednio na rynku i uczyć się na własnych błędach. To jest droga, która na pewno jest obarczona dużymi kosztami, bo stratą kapitału. Teraz zależy, z jakim kapitałem wejdziesz, ile będziesz miał szczęścia i od czego chcesz tak naprawdę zacząć. To jest bardzo złożone pytanie i ciężko jest na nie odpowiedzieć jednoznacznie, bo z jednej strony mógłbym powiedzieć, no to zapraszam do mnie na szkolenie, tak? Ale też nie chodzi o to, żebym ja robił sobie nie wiadomo jaki marketing, tylko żeby odpowiedzieć rzetelnie. Są materiały na YouTubie dostępne za darmo. Oczywiście jest tego bardzo dużo. Mój ulubiony argument, po co ja mam ci płacić pieniądze za szkolenie, jak ta wiedza jest ogólnodostępna w internecie. My stary, to weź ją kurwa całą, przeczytaj. Posegreguj sobie, co działa, co nie działa, co jest prawdą, co jest nieprawdą. Do tego wszystkiego dołóż jeszcze, co jest dobre dla Ciebie, bo to też nie jest tak, że to, co działa u mnie, będzie działać u Ciebie. Tak? Są fundamenty wiedzy gdzieś tam, ok? Analiza techniczna i tak dalej, fundamentalna, to trzeba wiedzieć po prostu, ale każdy gra po swojemu, każdy ma swoje emocje, każdy ma swój styl gry i to trzeba wyczuć, nie? Dać sobie czas, zacząć od bardzo małych kwot, przede wszystkim takich, które możesz stracić i mieć pełną świadomość tego, że to jest rynek finansowy i to rynek jest zaprogramowany tak, żeby dymać nas, a nie my rynek. No właśnie, bo u tych znanych influencerów, że tak powiem, przeglądając te story, no to jest, zapraszam, pewny zarobek, pewny zysk. Ojej. I wiesz, wszystko jest pewne, każdy Ojej. Jest, każdy tam jest milionerem. I to mnie tak zszokowało, że postanowiłem właśnie nagrać ten odcinek. Przykre. Przykre, czyli ty... To jest bardzo przykre, że ktoś mówi, że na giełdzie jest gwarantowany zysk. Wiesz, słyszałem o czymś takim. Była bardzo głośna historia, bardzo duże gówno z tego wypłynęło. Bardzo wiele osób straciło reputację i to takich nie z branży w ogóle, bardzo znanych. I to szkoda, bo zresztą takich, które ja bardzo ceniłem, bardzo je lubiłem. Jak pewna grupa zrobiła taki projekt, że pewna inwestycja razy dwa w trzy miesiące. No, zebrali kapitał i z tego co wiem, nikt tam środków nie dostał. Sprawa dalej się toczy, sprawa dalej jest wyjaśniana. No i tam duże gówno z tego wyszło. Nie ma czegoś takiego na giełdzie jak pewny zysk. No jaki możesz mieć, kurwa, pewny zysk? Na logikę. No postarajmy się teraz znaleźć jakiś argument, jaki możesz mieć na giełdzie pewny zysk. Dla tego zwykłego chłopaka, który gdzieś tutaj przegląda tych swoich ulubionych twórców, którzy wiesz, zaczynają takie rzeczy reklamować, no to po prostu ufa, tak? I stąd się ta machina gdzieś tam napędza. Tak, i to jest przykre. I to jest przykre, bo nie znam ani jednej osoby na rynku, która zarabia pieniądze regularnie, która powiedziałaby, że to jest pewny zysk. Ani jednej. Dlaczego? No bo chyba wiedzą, że tak nie jest. A nie są w rynku tydzień czy dwa, tylko po kilkanaście lat. I to nawet nie rynku krypto, na Forexie i tak dalej, wiesz, ogólnie, nie? Mhm. Tak jakbyś powiedział, że masz pewny zysk na nieruchomościach. No nie możesz tak powiedzieć. Czy wiesz, na nieruchomości no, raczej z ceny spaść nie spadną. Raczej. Ale nie no powiedziałeś raczej, na pewno. No na pewno nie. No, okay? Ale 90, czyli jest to jedna z najbezpieczniejszych inwestycji. Zależy jakiej nieruchomości, w jakim miejscu. Nie? Jest to jedna z najbezpieczniejszych inwestycji, bo ma najmniejszą zmienność. Tak? Więc tak można powiedzieć. Okay? I warto jest o rynku krypto zajebiście się tym rynkiem zainteresować, bo jesteśmy na bardzo wczesnym etapie. Adopcja jest ogromna. Instytucje wchodzą w krypto, instytucje inwestują w krypto, banki wprowadzają blockchainy do siebie. Wiesz, takie firmy jak Rolex, Formuła 1, tak? Wszyscy, kurwa, są w krypto. To jest niesamowite, co się dzieje. Czyli, przepraszam, czyli twoim zdaniem to jest ogromna przyszłość, że to dopiero teraz się to wszystko otwiera? To już się otwiera jakiś czas, ale to jest proces, wiesz, z nieoficjalnych źródeł, one nie są potwierdzone, więc proszę mnie nie łapać za słówka. Mówi się, że 0,5% populacji świata korzysta z kryptowalut, a 4% wie o kryptowalutach. Czy to jest 5, 1%? Nieważne. Chodzi o to, że to nadal jest bardzo mało. Tak. Więc i to, wiesz, warto pochwalić się, że my jako Polacy jesteśmy w czołówce osób, które naprawdę, dużo osób z Polski ogarnia krypto, nie? Nie wiem, jaki to jest procent, więc nie będę się wypowiadał, ale jesteśmy w czołówce światowej, jeżeli chodzi o
procentowo procent narodu, który ogarnia kryptowaluty, albo się tym interesuje, albo wie w ogóle, co to jest, nie? Mhm. Albo gdzieś coś słyszała. No, rynek krypto to jest trampolina do ogromnych pieniędzy, to jest rynek niesamowitych możliwości, ale zawsze tam, gdzie jest dużo możliwości, jest też dużo pułapek, tak? A masz to przypadek na przykład u siebie takie grupy, że gdzieś wszedł jakiś gruby inwestor z grubym kapitałem i popłynął. Tak. Nie mieliście później jakichś problemów takich, że u mnie w grupie popłynął? Tak, ogólnie. Że mieli pretensje na przykład później do tego, że wiesz, że gdzieś tam zainwestowali, stracili. Wiesz co, to niesmak może pozostał, tak? Natomiast no, każdy tutaj inwestuje pieniądze na własną odpowiedzialność. Nikt za nikogo myszką nie klika. No, jeżeli ktoś komuś daje forsę w obrót na piękne oczy, no to po prostu i coś pójdzie nie tak, no to po prostu to już jest, to była jego decyzja, wiesz, o co chodzi. Nie? Wiadomo, że tam, gdzie się traci forsę, no to zawsze pozostaje niesmak, tak? Bo zarabiać lubi każdy, a tracić niekoniecznie. Natomiast no, jeżeli ktoś jest grubym inwestorem, no to też raczej ma świadomość tego, żeby nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka i ma świadomość tego, jak ryzykowny jest ten rynek. Tak? Natomiast znam też całą masę historii osób, które zaczynały z małym kapitałem i zarobiły z tego naprawdę w chuj siana. Znam całą masę historii osób, które zaczynały z małym kapitałem, w trakcie hossy mieli ogromnie napompowane portfele, na przykład z 30 tysięcy złotych, powiedzmy, nie, 1 000 000 zł. To już... Tak, w rok czasu na hossie, przepraszam, 2021, i tego nie sprzedali i stracili te 30 tysięcy. Takich ludzi też znam. Wiesz, no... Cała masa ludzi jest. No. Co człowiek, to historia, o tak ci opowiem. Czyli jeżeli uważasz inaczej, to poprawnie. Czyli troszeczkę to jest zabawa w hazard, czy twoim zdaniem nie? To jest takie... Ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, bo z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Ale uważam, jeszcze zależy co, no bo jeżeli patrzymy na rynek spot, no to mało tam jest hazardu, no bo masz świadomość tego, przynajmniej powinieneś mieć, jak dywersyfikować swój portfel, ile procent czeka na ewentualny zjazd na cenie, na dokupienie, na uśrednienie ceny, ile procent masz w rynku, ile procent masz w stablecoinach, ile masz w altach, ile w midcapach, ile w lowcapach, ile w largecapach, tak? Czyli jak masz poukładany swój portfel inwestycyjny. Czuję się jak na chińskim trochę. Bez przesady. Ale wiesz, no po prostu projekty o dużej kapitalizacji, czyli im większy kapitał w projekcie typu Bitcoin, tym projekt pewniejszy. Tak? Mniejsza szansa jest, że Bitcoin spadnie do zera z dnia na dzień, niż na przykład jakaś kryptowaluta, nie wiem, Changchong Coin, który dopiero co wchodzi na rynek i ma kapitalizację 1 000 000 dolarów. Wiesz, co chodzi. Ale z drugiej strony, jak Changchong Coin wyjebie razy 100, no to Bitcoin, no to wiesz, no nie ma podjazdu. Tak? Bitcoin zrobi 10, 20, 30% do góry, może 100, może razy 5, ale na pewno nie razy 100 w perspektywie, wiesz, dnia, dwóch czy tygodnia. Tak? Dużo osób też gdzieś pisało, porównywało to do piramidy finansowej. Właśnie stąd mnie ten temat mega ciekawi. Jeszcze dokończę o tym hazardzie. Jeżeli chodzi o hazard, bo to właśnie wiele osób mówi, nie, to kurwa, hazard to nie działa i tak dalej. Czemu? A no bo tak mi się wydaje. No a nawet nie masz argumentów. Albo byłem i po jakiejś... to jest ten odcinek właśnie, żeby sobie. Albo byłem w jakiejś grupie i ujebałem. No to kurwa, ale czemu sam na tym rynku nie próbujesz grać? Wiesz, o co chodzi? Tak jakby możesz być w grupie. No ja mam też wiele osób, które współpracują ze mną, są w mojej grupie. Mam grupę, którą ja współtworzę razem z moimi znajomymi, ale biorą to jako dodatkowe potwierdzenie do tego, co oni sami grają. Wiesz, o co chodzi? Bo co dwie głowy to nie jedna, co trzy to nie dwie. Natomiast jeżeli chodzi o dźwignię, tutaj najbardziej mógłbym to porównać do hazardu, szczególnie, że bardzo często są takie emocje jak efekt Boga, albo że na przykład, wiesz, grasz pozycję i coś się uda, grasz, wygrywasz, zarabiasz, kurwa, to teraz dawaj, all in, przypierdolę, no i tracisz, no i pach, i tak jest skonstruowany rynek, nie? Emocje, więc granica, moim zdaniem, pomiędzy faktycznie fundamentalnym graniem, takim, gdzie masz plan, gdzie wiesz, co robisz po prostu i trzymasz emocje na wodzy, pomiędzy hazardem granica jest minimalna. Co do piramidy finansowej, co jest piramidą finansową? No ja z Ciebie zapytałem. Że rynek kryptowalut? Tak. Dlaczego? No nie wiem, to są przytoczone z komentarzy informacje. Dlaczego? To jest moje pytanie. Jeżeli ktoś tak uważa, to napiszcie dlaczego, bo to mnie bardzo interesuje. Tak jakby ja wiem, że to nie jest piramida finansowa, ale interesuje mnie Wasze zdanie, dlaczego, Wasz tok myślenia, tak? Co idzie za tym, żeby myślicie, że to jest piramida finansowa? Bo pierwsze... Przepraszam Ci, przerwę. Gdzieś przeglądając te filmiki, to często można było spotykać ten komentarz, piramida finansowa, piramida, to kolejna piramida, wiesz. I tak... Co jest definicją piramidy finansowej? Sam rynek kryptowalut raczej nie może być z definicji piramidą finansową, ale poszczególne projekty, tak jak na przykład te magiczne zwierzątka, mogą być piramidą finansową, czyli poszczególne kryptowaluty, tak? Więc teraz już musimy przejść od ogółu do szczegółu. I teraz, czy Bitcoin jest piramidą finansową? No z jakiej racji?
płacę $1000 na giełdę, kupuję bitcoina, dostaję bitcoina na portfel, tak, na ledgera. Mogę go w każdej chwili wrzucić na giełdę i znowu go sprzedać, tak? Więc to nie jest piramida finansowa, bo płacę hajs i dostaję aktywo. W przypadku tego, że wpłacam pieniądze i później coś się nalicza i ja dostaję pieniądze albo kupuję jakieś magiczne pakiety, bardzo prawdopodobne, że to jest piramida finansowa. Bo piramida finansowa z definicji to jest instytucja, firma, cokolwiek, do czego wpłacasz pieniądze, i nie dostajesz nic w zamian, tak jak w ZUS-ie. ZUS można powiedzieć, że jest piramidą finansową, to faktycznie. Dlatego się zacząłem śmiać. Tak, że płacisz pieniądze i nic za to nie dostajesz. Aha. Albo dostajesz piękną obietnicę, albo coś, czego nie możesz spieniężyć, tak? Na przykład ludzie mówią, że MLM-y to jest piramida finansowa, no ale z jakiej racji, jeżeli na przykład FM Group, tak? Sam kupuję perfumy z FM Group, bo są dobre, bo je lubię, mają fajne zapachy, czy kosmetyki, czy chemię, tak? To nie chodzi o lokowanie produktu. Prosty przykład. Z jakiej racji to jest piramida finansowa? Jeżeli ja wydaję 300 zł, dostaję za to na przykład, nie wiem, 4 perfumy i płyn do mycia kibla. No to gdzie tam jest, kurwa, definicja piramidy finansowej? Przyjechał kurier, przywiózł do domu, ja zapłaciłem, mam produkty. No to nie jest piramida finansowa, nie? Wiesz, tak patrząc, to wszystko może być piramidą finansową. No nie, nie zgadzam się. Słuchaj, a jak na początku tej drogi właśnie, z tej zabawy z kryptowalutami, jak się ustrzec przed takimi naciągaczami? Czytać, jeszcze raz czytać, analizować. Bo, przepraszam, sam przyznasz mi, że jest wysyp takich osób. Jest. Nie wziąłem tego, wiesz, nie wziąłem tego z kapelusza, bo naprawdę co drugie story ja widziałem, no to jest albo Lamborghini, albo taka kubka kasy leży, wbijaj tu na grupę, wbijaj tu. Też jeszcze, wiesz, jeszcze jest kwestia tego, że jak ty zaczynasz sobie już patrzeć trochę pod kątem rynków finansowych, czy to Forex, czy krypto, to te reklamy są tak targetowane, że walą cię cały czas. Mój Instagram to jest, kurwa, jedna wielka... No ja właśnie też od tego miałem wysyp, stąd pomysł ten odcinek w ogóle. No właśnie, więc... No na początku... Bo ciebie, co ci przerwę, bo ciebie, jak przyglądałem twoje story, u ciebie nie było jakiejś takiej chamskiej tej reklamy, a do tych niektórych ludzi, których ja podchodziłem, no to nie chcieli ze mną rozmawiać. Jesteś trzecią osobą, do której napisałem, się zgodziłeś. Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Wiesz co, to może wynikać z tego, że ja jestem po prostu sobą, nikogo nie udaję, bo to jest ogromny atut tego rynku. Za to kocham ten rynek, że ten rynek pozwala ci być sobą, bo ja nie muszę zakładać garnituru, iść do roboty, czy nie muszę wstawać o 5 rano, żeby iść na autobus. Ja mogę siedzieć w domu w majtkach, klikać w komputer i zarabiać forsań, albo tracić, no bo to jest giełda. Dokładnie. Tak, więc to albo w prawo, albo w lewo. Natomiast no gdzieś tam historycznie wychodzi, że z tego rynku zarabiam i to nawet nie najgorzej. Natomiast ja nie mam problemu z tym, żeby mówić o rynku otwarcie, bo ja nie pierdolę, że zarabiam, tylko ja zarabiam. Ja żyję z tego rynku, ja nie robię nic więcej poza tym rynkiem. No dobra, słuchaj, ale ludzie są różni, różne mają statusy majątkowe. Dla kogo jest rynek? Czy rynek jest dla każdego? Zdecydowanie dla każdego. No bo to nie liczy się kapitał, liczy się procent, tak? I teraz ktoś może powiedzieć, o, pierdolisz głupoty. No ale zastanówmy się, no jeżeli dla kogoś 100 zł to jest dużo, no to jak zarobi, nie wiem, powiedzmy 20 zł w miesiąc, no to 20%, 20 zł to jest 20%, tak? To dla niego też powinno być niemało, prawda? No prawda. I metodą pomalutku, ślimaka, powoli, droga żółwia, książka, serdecznie polecam, metoda małych kroków, małą łyżeczką, no nie ma znaczenia. Tak naprawdę, wiesz, masz metę, gdzieś tam powiedzmy ten sukces, ta wolność finansowa, tak? I powiedzmy sobie szczerze, że osoba, dla której 100 zł to jest dużo, ona nie potrzebuje 100 tysięcy miesięcznie. Jak ona sobie dorobi 1000-2000 miesięcznie, to już jest dobrze, to już jest zajebiście, bo to jest dodatkowe źródło dochodu, wiesz? Tylko nie w perspektywie... Ale nie stałe źródło dochodu, to też oczywiście, nie trzeba... że nie. Oczywiście, że nie. To raz może być coś do dochodu, raz może go nie być. Tak, no tylko wiesz, jeżeli wiesz, co robisz na tym rynku i na przykład grasz sobie, tradujesz sobie na tym rynku i ogarniasz ten temat, po prostu robisz to już któryś rok, albo masz jakąś grupę, albo coś, no uczysz się, siedzisz w tym, no to zarabiasz po prostu, nie? Słuchaj, ile tobie zajęło, żeby poznać ten rynek? Ja go cały czas poznaję. Cały czas go poznaję. To ciężko jest, to wiesz, to nie jest taka branża, że... Dobra, jestem 8 lat w rynku, to już poznałem rynek i wszystko wiem, nie? No niestety tak to nie wygląda. Cały czas trzeba czytać. Ja to tak się śmieję, że ten rynek kryptowalut to, co wczoraj było przyszłością, dzisiaj jest przeszłością. Cały czas trzeba być na bieżąco. Rynek jest zajebiście dynamiczny, rynek jest szybki, rynek lubi prędkość, lubi zmienność i to jest rynek, który jest młodym rynkiem, a to, co młode, się szybko rozwija, nie? I fajne jest to, że ten rynek idzie w naprawdę ciekawym kierunku. Dobra, nie wybaczą, widzowie mi nie wybaczą, ja bym cię zapytał, ile ty zarobiłeś na tym rynku? Musiałem, bo to jest pytanie, które sam wiesz, że musiało tu paść.
Mam ci podać kwotę, czy procent? Może procentami, jak nie chcesz podawać. No to największy taki run, który zrobiłem, jeżeli chodzi o rynek spot, no to portfel razy 126. 126%? W półtorej roku. 120, razy 126. Razy 126? Tak, czyli z 1126 tysięcy. No to bardzo. Tylko to nie jest tak, że zarobiłem setki milionów, bo zaczynałem z małej kwoty, nie? Aha. Czyli sobie co, zacząłeś po prostu w wieku? No, zanim zarobiłem takie pieniądze, to bo to te pieniądze zarobiłem na HOSSie 2021, a zacząłem w roku 15 czytać o tym rynku, dowiadywać się i tak dalej. Pierwsze 8, pieniądze... 8 lat można powiedzieć, że jesteś w rynku, tak? Tak. 8 lat interesuję się tym rynkiem. Pierwsze pieniądze zainwestowałem w 16 roku. Kupowałem Ethereum po 2 dolary, sprzedawałem po 4. Tak, to, które było po 4,5 tysiąca dolarów na górce i myślałem, że zrobiłem biznes życia. Ale to tak jak każdy wtedy, wiesz, rynek był młody, nikt jeszcze nie do końca aż tak bardzo w to wierzył. Nie? Teraz jak rynek już jest troszeczkę stabilniejszy, no to już też ludzie nabierają zaufania do rynku i do projektów przede wszystkim. Natomiast no, dużo forsy przejebałem na tym rynku też na początku, nie? Można powiedzieć, że wszystko. Na początku, a czy teraz tobie się to zdarza? Pozycje stratne? Tak. Jak najbardziej. No, pozycje stratne to jest naturalna część handlu, nie ominiesz tego. Tylko głupi się nie myli, nie? Tak. To nie ma czego, nie ma takiej możliwości, że ktoś ci mówi, że on ma 100% skuteczności, to powiedzmy, że podszedł do ściany, zajebał głową porządnie, nie? I aspirynę później wypił, żeby go aż tak bardzo nie bolało. No to no nie ma takiej możliwości. No nie ma tradera na świecie, który ma 100% zyskownych pozycji. Słuchaj, żeby to wszystko usystematyzować, czyli tak, chcesz się zacząć bawić w ten rynek, chcesz się gdzieś tym zajmować, co, od czego powinieneś zacząć? Uważam, że jeżeli chcesz zacząć się bawić w ten rynek, to idź gdzie indziej, bo to nie jest rynek do zabawy. Jeżeli chcesz zająć się tym rynkiem, wiesz, na poważnie... Wiesz, no jeden się może... Dlaczego? No, ktoś się może tym chcieć pobawić po prostu, tak gdzieś tam, wiesz, dodatkowo. No. Nie wiem, ja nie jestem nauczony, że tam, gdzie są pieniądze, tam jest zabawa. Tam, gdzie jest pieniądze, tam, gdzie są pieniądze, tam jest biznes i możemy robić biznes, ale bawić się w biznes? To jest, tak jak ktoś by tobie powiedział, że ty się bawisz w klatki. Robiąc dwa treningi dziennie, zapierdalając wyrzeczenia, zostawiasz rodzinę. Ale wiele ludzi z tego mojego środowiska bawi się, można powiedzieć, w MMA. Nie ten, tylko bawi się, tak? Dobra. To samo może być z rynkiem. To może samo być z rynkiem. Tak, no to okay, nie każdy musi to robić, wiesz, na 100%, nie? No ale załóżmy, że dobra. Ale jeżeli ja już podjąłem decyzję, że chciałbym się tym zająć, to jakie twoim zdaniem powinienem podjąć kroki, żeby nie stracić za dużo? Wiadomo, że nie jesteśmy całkowicie, nie możemy się wyzbyć całkowicie tego ryzyka, ale co zrobić, żeby to, wiesz, tak? Jak najmniejszym ryzykiem poszło? Szukać po prostu tych grup, czy... Wiesz co, szukać grup. Tych grup jest za dużo, żeby szukać spośród tego, kurwa, tej, która naprawdę ma sens, tak? Aha. Jak masz kogoś obserwujesz, poproś go o statement. Po prostu, zestawienie, tak? Ja na przykład, ja nie wstawiam Excela. Ja wstawiam statement. Ja codziennie wstawiam z MT4 pozycje, które rozgrywam na Forexie. Czarne na białym, kurwa, mój zysk dzienny, moja strata dzienna, tak? Mam zysku 4 tysiące w ciągu dnia, mam straty 12 tysięcy w ciągu dnia. Ja to wstawiam, publikuję. To nie jest dla mnie żadna tajemnica. Na koniec miesiąca ma być plus. A nawet mój serdeczny kolega, jeden z top traderów forexowych z Polski, mówi, że to nie liczy się zestawienie dzienne, tygodniowe czy miesięczne, tylko roczne. Wiesz, o co chodzi. No tak, rynek jest zmienny. Musisz przede wszystkim dać sobie czas. Jeżeli chcesz zacząć z tym rynkiem, to broń cię, Panie Boże, nie napalaj się na to, że ty z 1000 zł zrobisz milion, kurwa, i albo lambo, albo karton, bo to jest prosta droga na przepierdolenie pieniędzy, weź tego tysiaka i przelej różalowi na fundację ze zwierzątkami, pomóż zwierzątkom, nie? Albo na chore dzieci wpłać. To lepiej na tym wyjdzie, nie? I karma do ciebie wróci i coś pozytywnego, pożytecznego z tego będzie. Daj sobie czas przede wszystkim. Nie inwestuj nigdy więcej, niż możesz stracić. Na samym początku wejdź na YouTube'a, pooglądaj. Jest naprawdę sporo wartościowych materiałów, które są za darmo, faktycznie, nie? Tylko nie chcę też rekomendować tutaj nikogo, nie? Wiesz, co chodzi. A najrozsądniej, no to faktycznie byłoby dołączyć do kogoś, kto na tym rynku się specjalizuje, do kogoś, kto na tym rynku wiesz, że zarabia, tylko nie Lambo, tutaj wiesz, piękne. Ale łatwo jest się tak dalej. Gdzieś tam, że tak powiem, nabrać, no bo mówię, łatwo jest się zauroczyć. I tych postaci jest coraz więcej. No, odpalasz tego TikToka, odpalasz Instagrama, no, ty jesteś w branży, to sam widzisz, że co druga osoba, no to jest, wiesz, milioner. Auto z wypożyczalni i milioner z Wysp Kanaryjskich. Milioner. To się tak zrobiło popularne, że nawet u mnie w takim małym mieście, jak mnie słowisz, już mam ze 4 takich gości. To jak widuję na co dzień, jak jeżdżą rowerami, ale no tam na story się pojawia, wiesz, no Bahama i tak dalej. Tak. No tak jest, no to co zrobisz, jak nic nie zrobisz, nie? To jest, wiesz, rynek daje ogromne możliwości i tam, gdzie są możliwości, tam też będzie sporo osób, które będą chciały wyłudzić pieniądze na tym rynku, nie? Albo zarobić z marketingu, a nie z rynku. Bo o tyle, o ile ktoś proponuje jeszcze dołączenie do grupy, w której naprawdę się, kurwa, zarabia, no to nie ma w tym nic złego. Tak? Bo ktoś może nie zajmować się rynkiem, a tylko marketingiem i to też trzeba powiedzieć wprost, że to też nie jest nic złego, ale zapraszanie ludzi do grupy, w której się nie zarabia pieniędzy,
tylko po to, żeby zarobić na ludziach z marketingu, no to to już jest chujostwo i trzeba powiedzieć sobie wprost, że to jest skurwysyństwo. Tak? Natomiast jeżeli ktoś chce zacząć z tym rynkiem, proponuję, to naprawdę jest sensowne. To nie chcę, żeby to było odebrane tak, że o kurwa, już siebie reklamuję teraz. Absolutnie nie. Ale naprawdę warto jest znaleźć sobie kogoś, kto na tym rynku naprawdę zarabia pieniądze i podpiąć się pod niego, ale nie po to, żeby kopiować sygnały. Nie od razu. Żeby się uczyć. Tylko po to, żeby obserwować, co on robi, posłuchać, jak on robi, pochodzić na Zoomy, wiesz, posłuchać go, tak? Dlaczego tak? Dlaczego inaczej? Może zadać mu pytanie, a co sądzisz o tym? Wiesz, żeby chłonąć wiedzę od niego, żeby się uczyć, żeby się jeszcze raz uczyć. Później, słuchajcie, wiele osób zaczyna od tego, że od razu wpłaca pieniądze na giełdę, no to kurwa lecimy, tak? A czemu nie zagrasz pozycji na kartce? Dlaczego? A po co ja mam grać pozycję na kartce? No jeżeli chcesz od razu przepierdolić pieniądze, no to luz. Wiesz, miejmy świadomość tego, że trzeba mierzyć siły na zamiary, to nie jest rynek dla każdego. Każdemu się wydaje, że może. I ja szczerze powiem, że uważam, że jeżeli ktoś naprawdę będzie chciał, to się nauczy tego rynku, bo to jest matematyka. To jest prosty, to jest właśnie najśmieszniejsze, jest to, że ten rynek wcale nie jest skomplikowany, tylko ludzie go kurwa niepotrzebnie na siłę komplikują. Nie? Bo tutaj zarabia się prostotą. Ja na przykład korzystam z trzech indykatorów i moja analiza techniczna są wsparcie i opory. I trzy wskaźniki. I to jest wszystko, a ludzie rysują na tych wykresach nie wiadomo jakie rzeczy, nie? I chuja z tego rozumieją później. Także to jest oczywiście moim zdaniem, tak? Moim prywatnym zdaniem, że prostota na tym rynku sprawdza się najlepiej. Natomiast jeżeli ktoś chce zacząć dywersyfikację kapitału, raczej skupiłbym się na rynku spot, tam gdzie ciężko jest stracić wszystko, oczywiście jest to możliwe, bo to jest giełda, ale o wiele trudniej jest stracić na Bitcoinie wszystkie pieniądze w jeden dzień, jak go kupisz fizycznie, niż jak grasz shorty czy longi, tak? Czy spekulujesz na dźwigni, bo możesz się przelewarować, możesz zagrać za grubą pozycję, wiesz. Dźwignia jest bardzo, bardzo, bardzo skomplikowana pod kątem emocjonalnym. Bo dźwignia to jest taki diabełek, który stoi tak, masz, a później ciach, zabieram wszystko, nie? Więc edukacja, jeszcze raz edukacja, od tego bym zaczął. I co do wyboru ludzi, z którymi się współpracuje, obserwacja. Jeżeli ktoś na przykład jeździ Lambo, super, hiper, wiesz, wchodzisz na jego profil, kurwa, trzy zdjęcia dodane i 500 obserwujących. Ja sam mam 1200 czy 1500, nie jestem gwiazdą internetu, ale jak wejdziesz do mnie na mojego Instagrama, no to u mnie widać, że ja tym rynkiem żyję od kilku dobrych lat. To po prostu widać. Nie? Więc weryfikować osoby, z którymi chcielibyście ewentualnie podjąć współpracę, to też jest bardzo ważne. Żeby nie dać się po prostu zrobić w chuja, nie? Słuchajcie, pamiętajcie, tak jak powiedział kolega, żeby się nie da zrobić. Wiadomo w co, a serię takich ciekawych gości jak ty, bo po tobie też myślałem, żeby zaprosić chłopaków, którzy zajmują się flipami, jeżeli chodzi o mieszkania. Na nieruchomościach, super. Tak? To mówię, nie wiem, nazwiemy to może trudne tematy dla prostego człowieka z Podłowicza i będziemy, i będziemy gdzieś taką sobie serię robili. Mi się wydaje, że to było ciekawe. Jeżeli dla was było ciekawe, zostawcie mi komentarz, łapkę w górę, a tobie dziękuję serdecznie. Dziękuję pięknie. I do zobaczenia w kolejnym. Na razie, hej. Odrobina słodkości po wysiłku nie zaszkodzi, a jedna porcja bombolady to tylko 23 kalorie. Wróć do smaku dzieciństwa z bomboladą od Amity.